Bagnisko. Powieść ukazująca mroczne strony trzeciej RP. Nepotyzm, korupcja, areszty wydobywcze. Świat, w którym nie ma prawa ani sprawiedliwości. Książka do kupienia na kapital.pl. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Piotr Duk, wspierający kanał, dziękuję bardzo za wspieranie kanału, pisze: Szanowny Panie Stanisławie, pierwsza. Ostatnio kardynał Nycz zaliczył dość niefortunną wypowiedź w sprawie związków partnerskich. Nie było to dla mnie żadne zdziwienie, gdyż episkopat nieraz już zawiódł w sprawach istotnych społecznie, a co gorsza w sprawach istotnych dla narodu polskiego, jak Anschluss czy sytuacja na granicy z Białorusią w listopadzie 2021 roku, jak przyszły wytyczne z Watykanu. Czy jest jeszcze szansa na patriotyczny episkopat pokroju kardynała Wyszyńskiego i jak pan odbiera apel Grzegorza Brauna do kardynała Nycza o abdykację? No, kardynał Nycz abdykował. Przecież kardynał Nycz już kiedy skończył 75 lat, to oddał się do dyspozycji papieża i papież, który tam jest zaabsorbowany tym całym synodem o synodalności, no to nie miał czasu chyba podjąć decyzji w tym odesłaniu go w stan spoczynku. Natomiast czy jest szansa? No jest szansa. Jest szansa. Co prawda nieduża. Co prawda nieduża. Bo jak przejrzałem sobie omówienie tego dokumentu końcowego synodu o synodalności, no to z tego się wyłania obraz bardzo, bardzo czarny, bardzo ponury. Tam biskupi ci wszyscy, ojczykowie synodalni, najwyraźniej, no tu widać, to bardzo podobny jest ten synod do zjazdów partii komunistycznej. Bo na zjazdach partii komunistycznej też tam było nawoływanie, żeby nie tracić więzi z masami. I ten cały synod od synodalności to pod tym hasłem w gruncie rzeczy się odbywał, żeby nie tracić więzi z masami. No ale jak sobie wyobrażają ci ojczykowie synodalni nawiązanie więzi z masami, żeby całe odium spadnie na biednych proboszczów, którzy będą musieli się konfrontować tutaj z masami. No i to proboszczowie będą musieli słuchać, bo to synodalność polega na słuchaniu się, również się, no bo to nie tylko jednym uchem słuchać, a drugim wypuszczać, tylko na słuchaniu się. No i oczyma duszy to już widzę na taki scenariusz, że Judenrat Gazety Wyborczej w powiązaniu ze starymi Kejkutami poobstawia każdą parafię klubami pederastów, i przy każdej parafii powstanie jaczejka strajku kobiet. No i dopiero proboszcz się będzie z nimi bujał. To przecież trzeba będzie proboszczów z łapanki brać w tej sytuacji. Naprawdę widać wyraźnie, że ci ojczykowie, a w każdym razie większość tych ojczyków synodalnych, to nie tylko od mas się oderwali, ale od poczucia rzeczywistości. Stracili poczucie rzeczywistości. Drugie pytanie. Czy KULT to w ogóle kiedykolwiek była katolicka i patriotyczna uczelnia? Przecież w latach 80. pracował tam Marek Safian, który obecnie zasiada w Komitecie Wsparcia Muzeum POLIN, a oprócz tego pracował tam Adam Strzembosz i arcybiskup Życiński, którego opisał pan w książce Anschluss. Obecnie twarzą KUL jest incydent z wydawnictwem Capital Book z zeszłego roku i ksiądz Wierzbicki. Jak pan na to wszystko patrzy? No, patrzę na to, że KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, to powinien się nazywać BUL, czyli Banderowski Uniwersytet Lubelski, no, dzieli los wszystkich innych uniwersytetów w Polsce, to znaczy stopniowo przekształca się w Park Jurajski. Stopniowo przekształca się w Park Jurajski. Ale był kiedyś rzeczywiście uczelnią katolicką, wtedy, kiedy wielkim kanclerzem KUL-u był prymas Wyszyński, to był prymas Wyszyński,
nie pozwalał na takie tutaj ekscesy jak tu księdza Bierzbickiego. Natychmiast by go wysłał na pokutę gdzieś do jakiegoś tam zabitego dechami klasztoru i tam nie wyjrzałby stamtąd do końca swoich dni. Prymas Wyszyński był człowiekiem bezpośrednim i łagodnym, ale jak ktoś tam przekroczył cienką czerwoną linię, zwłaszcza w sprawach doktrynalnych, to był zdecydowany. Wraz ze śmiercią prymasa Wyszyńskiego popadliśmy w kryzys przywództwa w Kościele. No i to są skutki. Widzisz, jakby pan ocenił osobowość Tuska? Według mojej wiedzy Tusk posiada narcystyczne zaburzenie osobowości. A skąd? Ja Donalda Tuska znam osobiście i to z dawnych czasów. Nawet pamiętam dzień, kiedy go poznałem osobiście. To był 1 lipca 1989 roku. Był w Gdańsku taki zjazd towarzystw gospodarczych i środowisk liberalnych. I tu Donald Tusk był jednym z organizatorów i tak żeśmy się poznali. No i teraz to już oczywiście nie utrzymuję z nim stosunków towarzyskich, bo to za wysokie progi, a poza tym głupstwa robi Donald Tusk. Kiedyś to miał poglądy takie liberalne, rzeczywiście, a teraz nie ma żadnych poglądów, tylko każdy pogląd dobry, byle dojść do rządów. Tam podlizuje się tym kobietom z rozdziwaczonymi płciami. No tragedia. To, ale to nie dlatego, że ma narcystyczną osobowość, tylko dlatego, że Niemcy mu tu wyznaczyli zadanie, żeby zniwelował teren pod budowę generalnego gubernatorstwa. Myśli pan, że to jest łatwe zadanie? Niełatwe. Mimo że dobrał sobie taki sztab mikrocefali, tam ten cały waginet Donalda Tuska, to jest gabinet osobliwości. No ale to tym gorzej, bo to banda idiotów, przecież trzeba się z nimi użerać. Donald Tusk jest człowiekiem inteligentnym, a wyobrażam sobie, ile zgryzoty mu na przykład pani Kotula musi dostarczać, czy tam ta pani Henin-Kloska. Przecież to tragedia. Tragedia, to już wolałbym tutaj z panią Marianną Schreiber, na którą zresztą będę głosował, jak dożyję przyszłej kadencji w wyborach prezydenckich, a ona będzie kandydowała, no to bez wahania oddam głos. Gorzej nie będzie, gorzej nie będzie. Duch prawdy. Szanowny panie Stanisławie, od kilku dni nie daje mi spokoju myśl, że Musk grzebie ludziom w głowach za pomocą nowych wynalazków. Czy nie uważa pan, że skoro chwalą się takimi zabawkami, to muszą mieć już coś o wiele bardziej zaawansowanego? Co pan myśli na ten temat? Czy w legendzie o wróżce zębuszce mogły zostać zmienione nawyki wróżki i już tylko rozdaje? Pozdrawiam serdecznie. Panie drogi, co pan, Musk pana tu niepokoi, spać pan nie może, a telefon komórkowy, smartfon pana nie niepokoi? Myśli pan, że co? Że jak pan się może dowiedzieć wszystkiego o świecie za pośrednictwem smartfona, to inni nie mogą się dowiedzieć wszystkiego o panu za tym samym pośrednictwem? Panie drogi, no coś za coś, także niech pan, mało tego, nie wiem czy pan wie, że wszystkie rozmowy przez telefony komórkowe są archiwizowane przez operatorów telefonii komórkowej i udostępniane, ich treść, nie tylko billingi, ale ich treść jest udostępniana na każde żądanie bezpieki, także na widelcu pan jest i to nie z powodu Muska, tylko z powodu telefonu komórkowego, który z pewnością pan ma. Pan Tomasz Woźniak. Szanowny panie redaktorze, dość często się słyszy, że kandydatka na prezydenta USA, pani Kamala Harris, przedstawia poglądy lewicowe, a nawet więcej, komunistyczne. W przypadku wygranej w wyborach, w jaki sposób
reprezentowany przez nią kierunek może wpłynąć na Stany Zjednoczone. Szczególnie jestem ciekawy, jakie to ma przełożenie na jeden z podstawowych elementów doktryny, to znaczy regulację stosunków własnościowych, ponieważ nie potrafię sobie wyobrazić, w jaki sposób gospodarka USA mogłaby zostać scentralizowana. Dziękuję za odpowiedź i życzę zdrowia. Nie potrafi pan? No to już panu mówię, w jaki sposób. Gdyby tylko Stany Zjednoczone zlikwidowały pieniądz gotówkowy, to wszystko by zostało scentralizowane. Każdego rząd mógłby w sensie dosłownym wyłączyć, ale nie o to chodzi. Jest taka możliwość, już się rysuje, już takie pomysły z wyeliminowaniem pieniądza gotówkowego się przecież pojawiają, ale nie o to chodzi. Pani Kamala Harris reprezentuje rzeczywiście lewe skrzydło partii republikańskiej, bo co ja mówię, demokratycznej. I partia demokratyczna amerykańska to jest odpowiednik socjaldemokracji europejskiej. A lewe skrzydło to jest już komuna. Na pograniczu albo po prostu już komuna. Jakie to ma? Tylko trzeba sobie uświadomić, że rewolucja komunistyczna od końca lat 60. jest realizowana według innej strategii. Według tej strategii, którą jeszcze w latach 20. XX wieku zaproponował taki włoski komunista Antoni Gramsci. Gramsci uznał, że ta strategia bolszewicka, która doprowadziła do przerażających rezultatów, wielu ludzi od komunizmu odstręczyła, że ona poza tym jest niemądra. Z czego się składała strategia bolszewicka? Z trzech elementów. Pierwsza, gwałtowna zmiana stosunków własnościowych. No, doprowadziła do zapaści straszliwej. Druga, masowy terror. No straszny, 100 milionów ludzi, jak Sołżenicyn obliczył na świecie w wyniku tych wszystkich rewolucji komunistycznych i tępienia rozmaitych odchyleń prawicowych i tak dalej, to stąd około 100 milionów ludzi. To Hitler, przy tym to jest w ogóle gołąbek pokoju. No i masowe duraczenie, trzeci element. A Gramsci uznał, że najważniejsze dla zwycięstwa rewolucji komunistycznej to jest zdobycie, że tak powiem, panowania w sferze kultury, w sferze ludzkiej świadomości. W związku z tym dzisiaj na pierwszy plan w strategii rewolucji komunistycznej wysuwa się masowe duraczenie. Jeżeli dostatecznie dużo ludzi zostanie oduraczonych, no to przecież żaden problem, żeby potem im wycofać pieniądz gotówkowy. I trafią w taką niewolę, że tylko można ją porównać z despotią asyryjską. No to proste. Tylko Gramsci mówi, nie, to nie płoszmy ptaszka, niech mu się zdaje, że naszej partii siły nie staje. Rozpocznijmy od zmian świadomości ludzkiej, właśnie dzięki duraczeniu nastąpią te zmiany, a pierwszym krokiem do zwycięstwa według Gramsiego jest zdobycie panowania nad językiem mówionym. To już się dokonało. To już się dokonało. No i co się stanie, jak Kamala Harris zostanie prezydentem? Stany Zjednoczone, tak jak kiedyś z fatalnym skutkiem, zwłaszcza w krajach afrykańskich, eksportowały demokrację, to teraz będą eksportowały komunizm. Teraz będą eksportowały komunizm. Nawet nie zdając sobie sprawy, ci amerykańscy twardziele nie będą sobie zdawali sprawy z tego, co właściwie eksportują. A potem to te stosunki własnościowe to się same zmienią. Mówię, wystarczy zlikwidować pieniądz gotówkowy. Tak jak prezydent Nixon zlikwidował 15 sierpnia 1971 roku standard złota. No, teraz proszę bardzo. Matisse. To są bardzo trudne i niewygodne tematy, ale chciałbym poznać pana zdanie. Czy gdyby Warszawa nie została zrównana z ziemią przez Niemców podczas II wojny światowej, to dzisiaj byłaby
zbudowanym od zera tak nowoczesnym miastem. Odbudowana Warszawa to obecnie innowacyjne miasto z szerokimi ulicami i wieżowcami, dopasowane do dzisiejszych standardów. Kraków na przykład, nienaruszony przez trudy wojny, jest miastem przystosowanym pod XIX wiek. Wąskie ulice, często zablokowane, ciągłe korki i inne problemy. No, panie drogi, a to w Warszawie nie ma ciągłych korków i innych problemów? Nie wiem, pan chyba Warszawę zna z opowiadań. Nie, bo jakby pan żył tutaj na co dzień, to wpawca, a poza tym widzi pan, no Kraków jest ładniejszy od Warszawy, co to dużo gadać. W Warszawie są ładne miejsca, a Kraków w całości jest ładny. A Kraków w całości, tam zresztą też wieżowce są. No nie na rynku głównym oczywiście, bo to bez sensu by było, ale w Krakowie też są wieżowce i szerokie ulice, a jakże, bo niedawno byłem tam na targach książki i takimi szerokimi ulicami po Krakowie jeździłem Uberem, bo to, z Kazimierza, gdzie mieszkaliśmy, na ulicę Galicyjską, no to kawał drogi jest, to trzeba było taksówką jechać. Także nic. A co do tego, no na przykład Paryż jest, wie pan, takim miastem, który też organicznie narastał. No i co, myśli pan, że Warszawa jest ładniejsza od Paryża? No mam wątpliwości, czy jest ładniejsza od Paryża. Do podróże kształcą, jakby pan trochę pojeździł po świecie, to nie wiem, czy by się panu Warszawa tak bardzo potem podobała, jakby już pan wrócił. Mam ładne miejsca, nie powiem, ale tylko ładne miejsca. Natomiast jako miasto, o, Stanisław Cat-Mackiewicz charakteryzował Warszawę, co prawda przedwojenną, jako małe żydowskie miasteczko na niemieckim pograniczu. Sporo z tego Warszawa zachowała. No i drugi temat. Czy Mengele swoimi brutalnymi eksperymentami na ludziach przyczynił się do rozwoju obecnej medycyny? Te eksperymenty, które niemieccy naukowcy, nie wiem akurat czy Mengele, bo Mengele się zajmował bliźnięcami. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem do jakich tam wniosków doszedł i czy te wnioski rzeczywiście były przydatne dla medycyny. Natomiast inni, z tego co wiem, dochodzili do wniosków, które dzisiaj mają w medycynie zastosowanie. I dzisiaj. No te metody były brutalne, to prawda. Bo to nie liczyli się z ludzkim życiem, tych więźniów tam brali i tak dalej. No na przykład, co robili? To czytałem o takich badaniach właśnie, że to chodziło, nie był to sadyzm taki całkiem, tylko chodziło o to, jak długo w zimnej wodzie może wytrzymać rozbitek i czy można go potem odratować jeszcze. No i brali takiego więźnia, zanurzali go w wannie z lodem i go wychładzali. No i później próbowali go przywrócić do życia, tam między innymi w taki sposób, że brali taką więźniarkę i ona go tam próbowała rozgrzewać. Czasami to się udawało. Tam nawet ten obserwator mówi, że odbyli stosunek płciowy, wie pan, jak już ten nieszczęśnik wychładzany doszedł do siebie, to jak zobaczył, że tu dziewczyna taka leży przy nim, to natychmiast tam skorzystał z okazji. Więc niektóre te eksperymenty, a nie wiem, czy Mengele miał jakieś osiągnięcia z tymi bliźniętami. Life po 40. Panie Stanisławie, co z waszą nową partią z panem Korwinem? A no nic. W ogóle nie było mowy o żadnej partii. Ja nie wstępowałem do żadnej partii, tylko pan Grzegorz Braun mnie namówił, żebym wziął udział w wyborach do Europarlamentu z ramienia Komitetu Wyborczego, który powstanie z jego udziałem. No ale nie doszło do powstania takiego Komitetu Wyborczego, więc z ulgą się z tych projektów wycofałem. I tym komunikatem kończę ten
cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Książka do kupienia na kapital.pl.